Siemanko, pokażę glitcha, który był spatchowany, działa teraz z powrotem. No, glitch na sesji dla zaproszonych. Potrzebujemy Avengera, mobilne centrum z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3. Avengera z warsztatem pojazdów. I potrzebujemy tutaj pojazd bojowy, który wjeżdża do Avengera, no najlepiej Deluxo, no Deluxo chyba ma każdy, czy tam tampa bojowa, no któryś pojazd bojowy, którym da się wjechać w bazie do warsztatu w Avengerze. No ja tu mam Deluxo, będę musiał je naprawić. No jednego znajomego, tryb celowania, no najlepiej swobodny, ale to tylko znajomy będzie potrzebował, nie my, bo my nie będziemy do nikogo dołączali z innym trybem, tylko znajomy w pewnym momencie. Chociaż mi i tak nawet dołączanie do kogoś z innym trybem celowania nic nie dało. Znajomy nadal miał czarny ekran. Dlatego pokażę tam dalej, co zrobiłem. No musiałem go po prostu zabić, żeby go odmrozić. Nie wiem dlaczego, no powinien być. Po odesłaniu pojazdu dołącza do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdza, drugi anuluje. Powinno go wyciągnę z tego czarnego ekranu. Aha, i potrzebujemy, to jest zaproszenie do napadu z bazy i rozpoczynamy kopiowanie tu właśnie przy arenie. Przy arenie przyjmujemy zaproszenie do napadu z bazy i później nas tutaj zrespi. I wcześniej to się robiło tak, że tam był nieskończony czarny ekran, a tutaj jednak tym teraz trzeba się śpieszyć. Jak znajomy nam tutaj wsiądzie do pojazdu, wjedziemy do tego Avengera, on odpali szybką akcję, my jak będziemy do niego dołączać, jak klikniemy opuść Avengera, to szybko dołączamy właśnie do niego przez imprezę. Sorry, no to nie zadziała na Xboxie. Także wysyłamy znajomemu zaproszenie do bazy, wsiadamy razem do tego pojazdu, którym można wjechać do Avengera. No na Xboxie już to chyba z miesiąc temu było kopiowanie, próbowałem to robić na trzech graczy, też nie dało rady, no nie szło wyjść z czarnego ekranu w ogóle, także no Xbox tutaj nie zrobi kopiowania, no chyba, że ktoś znajdzie sposób. Też ja mam filmik sprzed miesiąca tego kopiowania, jak w bazie to robiłem, ale nie wrzuciłem go, jest cały czas jako niepubliczny, no bo myślałem, że da radę to zrobić na Xboxie, jednak nie. Nie ma szans, chyba, że kurde ktoś będzie miał fuksa. No i dobra, dajemy D-pad w prawo. I teraz tak, my sobie klikamy znajomy, wyciąga telefon, wchodzi w zakładkę, szybka akcja, zajęcie, rzutki, znajomi w sesji, jak będzie miał dobieranie graczy, bo mówi, że ma te dobieranie graczy, znaczy zapełnianie lobby, my sobie szykujemy na podwójne kliknięcie na imprezie, dołącz do znajomego. Dołącz do sesji, klikamy teraz, będziemy klikać opuść Avengera, dwa razy przycisk z PS-a, dołącz do sesji i będziemy potwierdzali te obydwa komunikaty, czy chcę dołączyć i że potrzebuję zaproszenie, żeby zagrać. Czyli kliknąłem potwierdź, żeby opuścić Avengera, dołączam do znajomego i potwierdzam te obydwa komunikaty. No, trzeba tutaj się właśnie uwinąć, bo nie ma tak, że będziemy mieli cały czas czarny ekran nieskończony, jak to było wcześniej. Teraz wyjedziemy z tego Avengera, będziemy w bazie i dostaniemy, że jesteśmy członkami tej sesji. Chwilę jesteśmy pod mapą, zaliczymy zgona, no i tutaj jest to właśnie, co mówiłem. Jak widać, na minimapce jest znajomy, no teraz go, żeby odmrozić z czarnego ekranu, no on musi dołączyć do kogoś z innym celowaniem. Pierwszy potwierdzić, drugi anulować. No na PS-ie to się dołącza do typa dwa razy. A tu zwracam pojazd, nie wywaliło go, siedzi cały czas w tym pojeździe. No to też mówię, chcę wezwać mobilne, no nie mogę, bo pisze, że jest pełne, bo on tam siedzi. Dlatego mówię, on dołącza do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy potwierdza, drugi anuluje. Nadal ma ten czarny ekran, nieskończony czarny ekran, siedzi mi tutaj, no. Dlatego mówię, kurde, nie wiem co tu zrobić, czy to mi, jeżeli będziecie mieli tak jak ja,
Cały czas czarny ekran. Normalnie. Kula w łeb. Niech on sobie dołączy, potwierdzi pierwszy, anuluje drugi. Kula w łeb, odmrozi go. Się zastanawiałem, co tu zrobić. Tam czytałem na tym, kurde, forum. No, nikt nie miał takiego problemu. No ja mam. Akurat ja miałem. Nie wiem, czy za szybko te dwa razy PS-a dołącz do sesji w tym Avengerze zrobiłem, czy co. No ale za wolno też. Tam chyba trzeba wyczuć dobry moment. Ale tu go zabiłem. Pojawił mi się na mapie. Teraz tak. Teraz wzywamy tego Avengera. Podstawiamy sobie go tutaj jak najbliżej tej areny. No ja tu na dwie konsole lecę, no to raz jedną, raz drugą, dlatego trochę to przeciągłem. Robiłbym to z innym znajomym, to by szło trochę sprawniej. Aha, i tyle motorków Fadzio, najlepiej w Fadzio, Sanchezy, na straty w różnych garażach, byle nie w siedzibie klubu motocyklowego. Ile chcemy sobie zrobić kopii? Ja tu pokazywałem, że mam tylko dwa. Fadzio w arenie, no bo sobie do areny zrobiłem specjalnie dwie czy tam trzy kopie, bo w arenie mogę je na bieżąco sprzedać, nie trzeba jeździć po mechanikach. Że tyle motorków Fadzio na straty, czy tam Sanchezów, bo najtańsze. Ile chcemy sobie zrobić kopii, no i auto, które kopiujemy, też umieszczone w arenie albo w bazie. Do tego niepublicznego filmiku mogę w opisie wkleić link, jak to robiłem, no z miesiąc temu w bazie. Sobie porównacie, zobaczycie tą różnicę, że tam miałem cały czas nieskończony czarny ekran, a tutaj jednak trzeba się uwijać z tym dołączeniem do znajomego na dyżurze. Podstawiamy sobie mobilkę, możemy do niej wejść po obojętnie jakie auto lub wzywamy obojętnie jakie auto z innego garażu, którym znajomy nam odjedzie na taką odległość, żebyśmy my mogli przez klub motocyklowy sobie wezwać to Fadzio, które pójdzie na straty, a z którego dostaniemy tablicę. Tu już jest sprawa prosta. No glitch wam jest znany na pewno, tylko różni się tym momentem w tym Avengerze. Czyli tak, pojazd. Znajomy może teraz wsiąść, odjechać mi kawałek na taką odległość, żebym ja przez interakcję mógł wezwać sobie właśnie to Fadzio na straty. Wcale nie musi tam daleko uciekać. Dobra, mam wezwij Fadzio. No to je normalnie wzywam. Na mapie mi się nie pokazuje. A znajomy cały czas siedzi w moim samochodzie. No to teraz wchodzimy do areny i tam będziemy udawać się w takie miejsce, gdzie można zablokować sobie drzwi lewej i prawej. Będzie nas teleportowało do auta, jak będziemy klikać, żeby do niego wsiąść. Można to zrobić też w bazie, tylko w bazie tam jest gorzej z jazdą tym samochodem, bo tam ciężko wystartować z tego miejsca, gdzie stoją pojazdy, bo nas cofa w to samo miejsce. Znajomy może wrócić nam pod mobilkę, chociaż nie musi, no ale zawsze bliżej. A my wsiadamy w auto, które kopiujemy. Tam jak widać dwa Fadzio, zaraz i tak będą easy, to je sprzedam. I tak jak mówię, limit sprzedaży, dwa auta co dwie godziny, maksymalnie 6 czy 7, 30 godzin przerwy. Na zegarku, na ręce, a nie 30 godzin przerwy w grze, bo niektórzy do dzisiaj nie ogarniają tego limitu. Czyli tak, stajemy tutaj tak, żeby zablokować te drzwi. Warto sobie sprawdzić, czy wysiadamy, czy nie wysiadamy. Teraz wysiadam drugimi, czyli jeszcze muszę go poprawić. Teraz mnie teleportuje, ale nie mam jak przejść, tu muszę
minimalnie go cofnąć, ale najważniejsze, że mnie teleportuje do samochodu i teraz stajemy pod tą bramą wyjściową i tutaj jednocześnie będziemy klikali opuść arenę, znaczy wyjście i żeby wsiąść, czyli trójkąt X na PlayStation jednocześnie. Pojawimy się na zewnątrz w samochodzie. Znajomy może wysiąść z tego auta, nam się przeniosą tablice z tego motorka Fadzio, które wzywaliśmy i to jest już kopia. Wjeżdżamy do mobilnego centrum ją zapisać. I to już wtedy raz jest zapisana kopia, żeby zrobić kolejne auto. Wyjeżdżamy tym autem, dajemy znajomemu. On odjeżdża na tą odległość, którą musimy. Wzywamy kolejny motorek na straty. I tak w kółko, arena, teleport, to pokażę drugą kopię. No można też używać, jak tak ja mówię, no ja przeważnie używałem tych Deluxe na straty. Wtedy wartość tego ISIC-a wynosi 3800, no tu trwa to dłużej niż sprowadzenie Fadzio, no bo czekanie na mechanika, no ale to jak ceną na Fadzio jest najszybciej. Kolejna kopia, no to powtarzamy, znajomy odjeżdża, my wzywamy motorek. Jedziemy tu zablokować drzwi, żeby nas teleportowało, podchodzimy pod bramę i jednocześnie trójkąt i X, jak jesteśmy na zewnątrz samochodem, to się udało, znajomy wysiada, przenoszą nam się blachy, wjeżdżamy do mobilki zapisać to auto i tak w kółko tyle, ile mamy motorków, tyle możemy sobie zrobić kopii. I tu jeszcze skopiuję ten samochód, pojadę, pokażę, sprzedam dwa od razu i następne dwa sprzedam dopiero za dwie godziny. I gówno prawda jest to, że bo na swoich tablicach iFruitowskich nie ma limitu. Limit jest, czy ja mam swoje tablice, czy te skopiowane z tych motorków, które tracę, czy LH, byle nie tablice iFruitowskie znajomego, a nawet na swoich idzie się na limit wbić. Trzeba sprzedawać dwa auta co dwie godziny, max 6, 7 i 30 godzin przerwy. Wtedy nie ma szans, żeby się wbić na limit. Chyba że macie brudne kopie. No to znaczy dwa auta na przykład na takich samych randomowych tablicach, bo niektórzy jak było kopiowanie na tablicach iFruita używali randomowych, wbili się na ten limit, a to jest najgorsze. Jedno auto to chyba trzeba 9 miesięcy czekać, żeby z tego wyjść bez sprzedawania w ogóle. Że limit 1 to kurestwo. Ziomeczek opcji miał jeden ponad rok i nie mógł z tego wyjść. Teraz ten reset postaci trochę go z tego limitu wyciągnął. Chociaż jeden plus. Dobra, następny filmik wkrótce. Elo.